Mówią, że dobrymi chęciami piekło jest wybrukowane. Podobnie teoriami zarządzania można wybrukować piekło biznesowe. Typowym błędem popełnianym przez słuchaczy wielu studentów zarządzania jest próba natychmiastowego wtłoczenia teorii, które poznali, w organizacje, które budują, współbudują lub posiadają. A przecież każda z nich wyrosła na taką, jaką jest, właśnie dlatego, że działała inaczej, niż mówią to podręczniki. W końcu, gdyby wystarczyło zastosować podręczniki, każdy biznes w zasadzie odniósłby sukces, a konkurencja straciłaby rację bytu w bardzo krótkim czasie, ponieważ wszyscy działaliby tak samo. Więc zanim wdrożymy podręczniki zarządzania, warto poznać swoją firmę i najpierw odkryć to, co sprawiło, że jest dzisiaj, jaka jest. Na co dzień jako doradca biznesowy na poziomie strategicznym spotykam się z firmami, w których ktoś z dobrymi intencjami wylał biznesowe dziecko z kąpielą. To znaczy zamienił firmę, która kwitła do tej pory, w sztampową korporację, która nie daje ani radości właścicielom, ani efektu biznesowego, którego się spodziewali. Dlatego jako wykładowca na studiach MBA i Executive MBA na WSB, moją rolą jest pokazać słuchaczom to, w jaki sposób mądrze skorzystać z metod zarządzania, biorąc pod uwagę kontekst firmy, którą prowadzą lub którą zarządzają. Pytanie, jak zabrać się za poznanie swojej firmy? Nie jest to wcale takie oczywiste. Pierwszym pytaniem, które trzeba sobie zadać, jest pytanie o tożsamość organizacji i wartości, które za tą tożsamością stoją. Pytanie o tożsamość oznacza m.in. odpowiedzenie sobie, kim organizacja jest dla nas, dla założycieli, dla zarządu, dla inwestorów. I zebranie wszystkich odpowiedzi od kluczowych interesariuszy w jedną spójną odpowiedź. Dopiero wtedy, kiedy zbierzemy je razem, odpowiemy sobie, na czym nam zależy, kim organizacja ma być, kim ma być przede wszystkim, a która rola schowa się na drugi plan, będziemy wiedzieli, jak głosić organizację, która nie ma charakteru schizofrenika. Robimy to m.in. zadając sobie pytanie o to, co jest ważne w tym biznesie. Czy w tym biznesie ważne jest na przykład w pierwszej kolejności realizowanie pasji, dostarczanie wartości danej grupie klientów, a może po prostu zarabianie pieniędzy. O ile oczywiście możemy mieć wątpliwości co do tego, która z tych rzeczy w danym biznesie styka się z naszym wyobrażeniem o tym, co to znaczy dobry biznes, przynajmniej dla siebie musimy mieć jedną jednoznaczną odpowiedź, z którą się utożsamiamy jako osoby, które nadają kierunek biznesowi. W momencie, kiedy odpowiemy sobie na pytanie, kim firma jest dla osób kształtujących jej przyszłość, trzeba zadać sobie bardzo, bardzo, bardzo ważne pytanie kolejne, mianowicie, kim jest ta firma dla jej klientów i jaką wartość im dostarcza. Zanim pomyślimy o wartości przyszłej, zadajmy sobie pytanie o to, dlaczego klienci wybierali nas do tej pory, co różniło nas od naszych konkurentów, co sprawiało, że trafiali właśnie do nas, a nie do kogo innego. Oczywiście są to pytania zasadne w momencie, kiedy biznes z jakichś powodów do tej pory odnosił sukces. Ale przecież o właśnie takich mówimy, kiedy myślimy o tym, żeby biznes dalej rozwijać. W momencie, kiedy zadamy sobie pytanie o to, kim są nasi klienci, co im dajemy, w jaki sposób sprawiamy, że oni chcą przyjść do nas, w tym dopiero momencie możemy sięgnąć po narzędzia zarządzania, które pozwolą głębiej sięgnąć do ich potrzeb i odpowiedzieć nam chociażby na pytania tego typu, jakich jeszcze potrzeb nie zaspokajamy u naszych klientów, gdzie rynek zostawia przestrzeń u tych klientów na zaspokojenie potrzeb, których jeszcze sobie nie nazwał i w jaki sposób my możemy się w to wpisać. Zwróćcie uwagę, że w momencie, kiedy zaczniemy sobie na te pytania odpowiadać wyłącznie, patrząc na to, co ma konkurencja i co ona im dzisiaj daje, możemy co najwyżej do konkurencji dorównać. Możemy stworzyć biznes przeciętny, który na koniec dnia nie będzie miał innego wyboru niż konkurowanie ceną. W momencie, kiedy jednak bardzo głęboko wejdziemy w stronę klienta, sprawdzimy, w jaki sposób do tej pory sprawialiśmy, że klient nas pragnie, w jaki sposób możemy uzupełnić to o kolejne elementy, mamy szansę wyjść bardzo mocno w przyszłość. Ale tylko dlatego, że pomyśleliśmy o kliencie, a nie cały czas benchmarkowaliśmy się do konkurencji. I tu jest pierwsza lekcja o narzędziach zarządzania. Bardzo wiele firm popełnia ten błąd, że definiując swoją strategię, opierają tylko i wyłącznie o benchmark z podmiotami, które są jeszcze dostępne na rynku. Zapomina przy tym o kliencie, a przecież to tam jest odpowiedź na to, w którym kierunku się rozwijać. Myśląc o konkurencji, rozwijamy się co najwyżej tak szybko jak oni, albo wyprzedzamy ich co najwyżej o jedną długość, którą bardzo łatwo jest im nadrobić.
kolejnym elementem, o którym musimy pomyśleć, są ludzie, którzy tworzą firmę. Przecież z jakiegoś powodu przyszli do nas pracować, coś ich wkręciło, coś sprawiło, że chcą akurat pracować w tym biznesie i właśnie jego rozwijać. Wiele firm nie zadaje sobie pytania o to, co sprawia, że ludzie są z nimi. Znowu, większość strategii dotyczącej pracowników, ich przywiązania do firmy opierają na benchmarkach rynkowych. Opierają na tym, ile płacą inni, opierają na tym, jakie systemy premiowe są w innych firmach, a przecież na koniec dnia pracownik najczęściej nie odchodzi wyłącznie dlatego, że ktoś zaoferował mu większe pieniądze. Mało tego, znam wiele przypadków, gdzie pracownicy zostają w firmie przy dużo mniejszym wynagrodzeniu właśnie dlatego, że z jakiegoś powodu się z nią utożsamiają. Więc zanim sięgniemy po narzędzia typu zmiana struktury organizacyjnej, opracowanie nowego modelu biznesowego wewnątrz firmy, optymalizacja procesów, zastanówmy się dobrze, co trzyma pracowników przy nas. Dlaczego właśnie są z nami, a nie poszli za ścianę, gdzie być może dostaliby 20, 30, 40% więcej pieniędzy. Ściganie się na pieniądze, co uprawia bardzo wiele firm, benchmarkując się tylko i wyłącznie z konkurencją albo patrząc na to, jakie dzisiaj dominują modele płacowe, prowadzi bardzo często do tego, że ten wyścig o pracownika przegrywają. A dzisiaj firmy mają do czynienia głównie z rynkiem pracownika, a nie z rynkiem pracodawcy. Właśnie dlatego zaraz po kliencie kluczową osobą czy osobami, które należy w firmie zrozumieć i wiedzieć, co sprawia, że są z nami, są właśnie pracownicy. Wiedząc, kim firma jest dla nas, wiedząc, dlaczego przychodzą do nas klienci, wiedząc, dlaczego ludzie, którzy z nami pracują, pracują właśnie z nami, dlaczego chcą z pasją budować tą firmę, którą my też budujemy, wtedy możemy zadać sobie pytanie o to, jakimi zasobami dysponujemy i dlaczego te zasoby w jakiś sposób odróżniają nas od konkurencji. Zanim zaczniemy zajmować się tym, w jaki sposób uporządkować procesy, przyjrzyjmy się tym, które z procesów, które mamy już dzisiaj, w oparciu o zasoby, którymi dysponujemy, doprowadziły nas do tego, że zaczęliśmy w pozytywny sposób odstawać. Zastanówmy się, dzięki którym zasobom zbudowaliśmy przewagę konkurencyjną. Zastanówmy się, w jaki unikalny sposób z nich korzystaliśmy. I dopiero wtedy nałóżmy na nie ewentualne działania optymalizacyjne, nałóżmy na nie ewentualne nowe modele biznesowe, czy nowe sposoby finansowania, czy nowe sposoby uzyskiwania z nich korzyści, ale dopiero wtedy, kiedy rozumiemy, co mamy w kieszeni. Najtrudniejszym pytaniem, które trzeba zadać sobie na temat własnej firmy, jest pytanie o przyszłość. Nie jest to jednak pytanie, które zaczynamy od tego, gdzie będzie nasza firma za x lat. Żeby zadać sobie pytanie, gdzie będzie nasza firma za x lat, najpierw trzeba zadać sobie pytanie o to, co niesie przyszłość dla naszych klientów, dla naszych pracowników, dla naszych dostawców. Wyobrazić sobie świat, w którym znajdziemy się za jakiś czas i dopiero wtedy odnieść to do tego, gdzie firma chce się znaleźć. W tym momencie zwróćcie uwagę, że narzędzia zarządzania pomogą nam niewiele. Mogą pomóc nam w zrozumieniu trendów, mogą pomóc nam zebrać myśli, natomiast to nasza zdolność do przewidywania tego, w którą stronę idzie przyszłość, zmiany zachowań, zmiany upodobań naszych klientów, konsekwencji rozwoju technologicznego, rozwoju rynku, konsekwencji dojrzewania dla naszych klientów, to zrozumienie dopiero pozwoli nam zbudować wizję przyszłości. Dopiero mając tą wizję, możemy zaaplikować wszelkiego rodzaju narzędzia planowania. Wielu firmom wydaje się, że znając stan dzisiejszy, wystarczy, że nałożą na to parę krzywych, nałożą na to parę narzędzi planowania, harmonogramowania, zdefiniowania paru projektów wynikających z tego, co można zrobić z tym, co mają dzisiaj i już wychodzi z tego strategia. Oczywiście, że wychodzi. Tylko, że to jest strategia pod tytułem dzisiaj plus jeden krok, który prawdopodobnie nasza konkurencja wykona w najgorszym wypadku równie dobrze, co my. Ci, którzy wybijają się do przodu, to ci, którzy potrafią marzyć o przyszłości. To są ci, którzy potrafią zebrać te fakty, które mają w swojej głowie na temat tego, w którą stronę rozwija się świat, w którym funkcjonuje ich biznes i zdefiniować swoją firmę z tej perspektywy, gdzie ten świat znajdzie się za kilka lat. I wtedy połączyć tą wiedzę, którą mają na temat przyszłości, idąc krok po kroku wstecz, cofając się do dzisiaj, z tą wiedzą, którą mają na temat swojej organizacji na dzień dzisiejszy, i nawet na dzień wczorajszy, i zbudować most pomiędzy wczoraj, dzisiaj, a jutro. Ten most wcale nie musi kończyć się na zwykłym, prostym przedłużeniu wczoraj i dzisiaj,
ten most bardzo często będzie mostem w zupełnie inną stronę. Tylko dużo łatwiej go budować, jeżeli na początku zadaliśmy sobie bardzo dobre pytanie na temat tego, co doprowadziło nas do początku tego mostu. Jak widzicie, kluczem do rozwoju firmy jest zrozumienie jej wnętrza, jej otoczenia i spora doza wyobraźni, umiejętność wyobrażenia sobie tego, jak może to wyglądać w przyszłości. Możecie więc zadać sobie pytanie, czego w zasadzie uczymy na studiach zarządzania, czego uczymy na MBA-u, na Executive MBA-u. Przede wszystkim uczymy Was zrozumieć biznes. Przede wszystkim uczymy Was dostrzec to, co już dzisiaj macie. Przede wszystkim uczymy Was tego, w jaki sposób dostrzec to, co spowodowało do tej pory sukces i umieć to wzmocnić. Nie załatać dziury, bo to jest dosyć proste i to zazwyczaj potrafią ludzie zrobić bez studiów zarządzania. To, czego uczymy też na studiach, to jest to, aby nie wpaść w dyktaturę narzędzi. Aby nie działać w ten sposób, jak działa bardzo wiele firm, którym nie do końca wyszło, że zamiast zrozumieć otoczenie, zamiast zrozumieć siebie, wdrażają proces, który staje się religią, który nie jest nigdy kwestionowany i w którym pokłada się nadzieję, że załata naszą wiedzę o firmie, naszą wiedzę o otoczeniu i naszą wyobraźnię. Uczymy mądrego użycia narzędzi do tego, żeby zbudować sobie struktury, które pomagają nam w tym wyobrażaniu sobie, w tym marzeniu o przyszłości, w poznawaniu firmy w środku. Ale są to tylko struktury. Nic nie zwolni menedżera od myślenia i od przede wszystkim bardzo głębokiego zrozumienia tego, gdzie był wczoraj, dlaczego doszedł do tego, gdzie jest dzisiaj i co sprawi, że jutro będzie 15 kroków przed konkurencją.